Dzień dobry. Pozdrawiam bardzo serdecznie prosto ze Szczecina. Rozpocznę od przeczytania wierszy biblijnych na dzisiejszy dzień z naszej książeczki z Biblią na co dzień. Pierwszy fragment z Księgi proroka Izajasza, 44 rozdział, wiersz 21. Stworzyłem Cię, jesteś moim sługą Izraelu, nie zapomnę o Tobie. I drugi fragment z listu do Hebrajczyków z 10 rozdziału, wiersza 35. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Dziś rozpoczynamy 41 dzień izolacji. Jak to znosimy? Zamknięci, mimo poluzowania wcześniejszych obostrzeń, mamy przecież możliwość wyjścia na spacer, do parku, do lasu, mamy możliwość poruszania się. Mimo tego wciąż pozostajemy w naszych domach. Wielu z nas nadal zdalnie pracuje, bądź niestety nie pracuje w ogóle. Nasze dzieci wciąż nie chodzą do szkół i przedszkoli, a to powoduje, że bezustannie nasze życie toczy się na kilkunastu, ewentualnie kilkudziesięciu metrach kwadratowych. Czy czas sprawił, że przyzwyczajamy się do tej sytuacji, że oswoiliśmy się, że jest nam łatwiej, czy wręcz przeciwnie? Czy to pierwotne poczucie mobilizacji, która nastąpiła, mobilizacji wobec pewnego niebezpieczeństwa, z którym musieliśmy sobie poradzić, nie znika, a w zamian tego pojawia się, jak mówi wielu moich rozmówców, bezsilność, apatia, rodzaj niemocy, zwątpienia. Myślę, że są to odczucia wielu z nas bardzo bliskie, niezależnie od wieku, bo moglibyśmy powiedzieć, że to dotyczy przede wszystkim osób, które są czynne zawodowo, albo przede wszystkim seniorów, którzy są jakby w tej grupie ryzyka najbardziej narażonej na zarażenie. I moglibyśmy stwierdzić, że najmniej to dotyka młodzież i dzieci, ponieważ no, oni nie chodzą do szkoły, więc tego rodzaju stres ich nie dotyczy. Tymczasem od prawie że pierwszego dnia izolacji u nas w parafii szczecińskiej o godzinie 21 łączymy się na modlitwie. Dzięki możliwościom technologicznym i internetowi takie spotkanie jest możliwe również w tej cyberprzestrzeni. Dzięki temu udajemy się do domów różnych, nie tylko naszych parafian, ale tak naprawdę wiernych z całej Polski. I na 15-20 minut wsłuchujemy się w ich różne świadectwa wiary, doświadczenia i przemyślenia. Wczorajszy prowadził młody chłopak, 15-letni, który powiedział do nas takie słowa, zacytuję je mniej więcej, tak jak one brzmiały. Ja chyba jak większość młodych osób cieszyłem się, że na 2 tygodnie mieli zamknąć szkoły. Mi i moim kolegom przypomniał się strajk z poprzedniego roku, czyli siedzenie w domu, brak szkoły, mnóstwo spotkań ze znajomymi, po prostu wolne. Niestety nie tym razem. Pomijając fakt zdalnej nauki, to wirus ograniczył nam kontakt z przyjaciółmi. W XXI wieku mamy Facebooka i inne media społecznościowe. Możemy utrzymać kontakt ze znajomymi. Gdyby spojrzeć na to stereotypowo, moglibyśmy stwierdzić, że w końcu nasze pokolenie i tak ciągle siedzi w telefonach. To jest jednak bardzo błędne myślenie. Brak możliwości spotkania się, wyjścia do kina jest bardzo smutny i dołujący. To wszystko pokazuje nam, że czas wcale bądź nie zawsze jest naszym sprzymierzeńcem. Nie wiem, czy czujecie się też czasami w pewnym rozkroku, w takim poczuciu, że z jednej strony część z was bardzo chce, żeby to wszystko się już skończyło, a druga część boi się, co będzie, gdy wrócimy do naszej normalnej rzeczywistości, jeżeli w ogóle możemy ją jeszcze nazwać normalną. Czy nie jest tak, że boimy się tych zaległości, poprzesuwanych terminów? Zanim świat się zatrzymał, wielu z nas było wykończonym jego tempem i pędem. Wielu myślało, może to jest ten moment, że mogę zwolnić. W końcu mam czas. No właśnie. W końcu mam czas. Ile dni trwało u was to poczucie? Że mam czas i jestem szczęśliwy, bo mogę poczytać książki albo pograć z dziećmi w gry planszowe? Jak długo potrafiliśmy oderwać się od przeświadczenia, że to nasze obecne mam czas jest jednocześnie nierobieniem czegoś? Na ile prawdziwe było poczucie, że mam czas, to po prostu mam czas nie taki, o którym zawsze marzyłem.
bo to nie jest moja i nie była moja przemyślana decyzja. To nie był wynik tego przeświadczenia wewnętrznego, że czas dzwonić, ale to było coś, co zostało narzucone z zewnątrz, stało się zewnętrznym nakazem, koniecznością. I może w tym tkwi problem, że trudno się cieszyć z czasu wolnego, kiedy on nie jest po prostu naszym wyborem, a koniecznością. I to koniecznością, która nas zamyka i zabiera coś, w pewnym stopniu również nas zniewala. Dzisiejszy fragment z Księgi proroka Izajasza przypomina nam o tym, że Bóg nie zapomina o swoich dzieciach. Rozdziały od 40 do 55 Księgi proroka Izajasza są bardzo specyficzne i polecam je poczytać. One tworzą właściwie pewną całość, która opisuje nam wydarzenia mające miejsce w VI wieku przed narodzeniem Chrystusa, kiedy to król perski Cyrus dochodzi do władzy i zezwala zniewolonym wcześniej w czasie panowania Babilończyków Izraelitom na powrót do Izraela, na powrót do Jerozolimy, na odbudowanie świątyni. Autor tych fragmentów Księgi proroka Izajasza ma zapowiadać to wydarzenie. Malutki naród, resztka, która pewnie liczyła mniej niż 15 tysięcy osób, ma przyjąć to zwiastowanie. Ma przejść przez pustynię i powrócić do Izraela, o którym większość z nich tylko słyszała. 70 lat niewoli to naprawdę sporo. Być może jest to powód tego, że wielu z nich nie dowierzało. Tyle lat niewoli powodowało, że wiele narodów w ogóle zanikało. A wielu mieszkańców tamtejszej Babilonii, później Persji, którzy pochodzili z narodu izraelskiego, mieli tą świadomość, że być może Bóg już ich opuścił, a przymierze zawarte między Bogiem a ich przodkami już jest po prostu nieaktualne. Jakimi argumentami zatem można było pokonać to zwątpienie? Te fragmenty z Księgi proroka Izajasza w bardzo plastyczny sposób pokazują nam wielką miłość Boga. Najpierw w 40 rozdziale czytamy na przykład, że Bóg jest jak źródło pełne mądrości, którego moc jest dla nas niezrozumiała. A później, w późniejszych rozdziałach, na przykład 49, autor używa jeszcze bardziej dobitnych obrazów, aby nas o czymś przekonać. Pisze na przykład, czy matka może zapomnieć o dziecku, które urodziła, albo w 54 rozdziale, a mężczyzna czy może odrzucić kobietę, która była jego wielką miłością od młodości? Te fragmenty Księgi proroka Izajasza pokazują nam, że Bóg jest Bogiem pełnym miłości i że tą miłością chce pokonywać nasze zwątpienia, chce pokazywać nam na nasze jutro, na naszą przyszłość, a jednocześnie wskazywać, jestem z wami już teraz, uchwyćcie się mnie. W tej sytuacji, w której jesteście, zrozumcie i poczujcie moją bliskość, bo moja miłość jest niczym nieograniczona. Na zakończenie chciałabym podzielić się również fragmentem z tego wczorajszego rozważania. To również napisał ten 15-letni chłopiec. To było piękne, kiedy siedziałem nad Odrą i patrzyłem na odbijające się promienie słońca od tafli wody. Lecz poza spotkaniem z sobą samym, spotkałem się tam również z Bogiem. Pierwszy raz nasza relacja była aż tak silna i zauważyłem, że mogę na Nim polegać. W trudnych dniach czuję Jego bliskość i wiem, że On będzie przy mnie zawsze, nawet w najgorszych chwilach. Niech te przemyślenia tego młodego człowieka przemówią również do nas. Zostańcie z Bogiem. Amen.